Nazywam się Marcin Michalski i na co dzień zarządzam siecią afiliacyjną NetSense. Sieć afiliacyjna jest siecią reklamową skupiająca wszystkich wydawców, takich jak właściciele stron internetowych, portale, właściciele baz mailingowych, właściciele fanpage'y, blogerów lub osoby, które za własne pieniądze kupują media i rozliczają je później w sposób efektywnościowy. Generalnie jest to sieć reklamowa nastawiona na rozliczanie się za efekt. Performance marketing jest dla wszystkich marketerów, którzy chcą wszystkie swoje działania reklamowe w internecie rozliczać w sposób efektywnościowy i szukają najlepszych kanałów dotarcia, które przyniosą im najwyższą sprzedaż o największym wolumenie. I nie zależy im na drogich kampaniach wizerunkowych, na dużych formatach banerowych. W performance marketingu nie liczy się to, w jaki sposób osiągniemy ten efekt, a liczy się po prostu finalna sprzedaż i finalna konwersja. Osiągnięcie sukcesu w sieciach afiliacyjnych nie jest łatwe, ponieważ wpływa na to dosyć wiele czynników, takich jak sam produkt oczywiście, oferta dla konsumenta, stawka za akcję, komunikacja na banerach, w mailingach czy na landing page'u. Chodzi zawsze o to, żeby osiągnąć konsensus pomiędzy reklamodawcą a wydawcą. Nie wystarczy wyłącznie być w sieci afiliacyjnej, ale też trzeba z tą siecią wspólnie pracować na ten sukces i dostosować całą komunikację marketingową nie tylko do konsumenta, ale także do wydawcy, żeby on uwierzył, że promowanie danego produktu czy danej usługi przyniesie jemu sukces, ponieważ wydawcy są przyzwyczajeni do rozliczania w modelu tradycyjnym, to znaczy nie interesuje ich dalej, co się stanie z użytkownikiem, jak użytkownik zareaguje na ofertę reklamodawcy, a tutaj jednak przejmują część odpowiedzialności za to, czy ich reklama będzie skuteczna, czy nie będzie skuteczna. Nie wszystkim wydawcom to się podoba, ale to już jest rola sieci afiliacyjnej, która doradza klientowi, co zrobić, żeby osiągnąć właśnie sukces. Potencjalny uczestnik webinarium Performance Marketing dla opornych to pracownik działu marketingu, brand manager, dyrektor marketingu. Polecam także to szkolenie dla pracowników agencji reklamowych, planerów z domów mediowych lub innych osób zaczynających swoją przygodę z marketingiem w internecie. Dziękuję i zapraszam na webinarium 18 lipca.